Witam Was bardzo serdecznie, kolejny odcinek z innej beczki. Cóż my tu mamy na tapecie? Otóż mamy skład pociągu tzw. Tak push and pull niemieckiego Deutsche Banna. Tak jak widzicie mamy wagon sterowniczy i mamy kilka wagonów właśnie między innymi pierwsza klasa restauracyjny kolejna pierwsza klasa i mam też dwa wagony drugiej klasy produkcja oczywiście Roco bardzo, bardzo ciekawe modele no druga ręka także nie dysponuję w tej chwili numerami katalogowymi Powiem szczerze, że na pewno je uzupełnię, ale nie w tym momencie. Dla mnie, w tym momencie, jest ważne, aby zaprezentować to, co widzicie na załączonym obrazku. Wagony są w większości albo też częściowo oświetlone. Włącznie z tym wagonem sterowniczym, pozwoliłem sobie do tego składu właśnie włączyć ciekawą lokomotywę, która niedługo zmieni swoje barwy na barwy bułgarskie. Co prawda, jest to lokomotywa, która tylko tymczasowo była na próbach Bułgarii nigdy do eksploatacji nie została wprowadzona w tej formie no szkoda ale lokomotywa jest niemiecka więc jak najbardziej pasuje do tego niemieckiego składu typowo właśnie takiego kremowo czerwonego z szarym dachem a więc przejdźmy do sedna sprawy. Pierwszy wagonik który tutaj widzicie wagonik sterowniczy Tutaj nawet możemy sobie w miarę tutaj przybliżyć i spojrzeć na to, jakiego, jakiej konstrukcji jest ten wagon. Aczkolwiek, jak dla mnie, bardzo trudno i będzie tutaj rozczytać te literki. W każdym razie wagonik sterowniczy, druga klasa bardzo fajny, troszeczkę do poprawienia, bo gdzieś tam te kabelki troszeczkę. E, przeszkadzają. Wszystko na sprzęgach, śledziach, tak zwanych krótkich roko, a więc prezentuje się całkiem sympatycznie. W drugą stronę podjedziemy wagonem pierwszej klasy. Wagonem, z tego co wiem, to jest to wagon raczej skrócony, aczkolwiek, no, tak, tak ten wagon dostałem, więc jak gdyby no, nie mam wpływu na to. Niemniej jednak, w tym całym składzie. Jak ktoś się aż tak mocno nie przypatrzy, to tego aż tak mocno nie widać, ale już uprzedzam krytykantów, jest to rzeczywiście wagon, właśnie skrócony. Kolejny wagon, taki rodzynek, który bardzo mnie tutaj cieszy, to jest wagon restauracyjny, wagon z pantografem. Tak jak widzicie, jest on tutaj zaprezentowany jako wagon pierwszej klasy. Mamy w środku stoliczki, mamy lampy bardzo, bardzo fajny wagonik. Kolejny wagonik, oczywiście w normalnej wersji nieskróconej. Wagon tutaj, kolejny to wagon klasy pierwszej, tak jak widzicie, też oświetlony, bardzo sympatyczny. I kolejny wagon to wagon drugiej klasy. Tak, posiadam jeszcze jeden wagon drugiej klasy dostałem go w gratisie ponieważ jest to wagon który jest, no, jest uszkodzony ktoś próbował czyścić i są matowe szyby będę próbował coś z tym zrobić dlatego nie włączyłem go do składu i tak mamy dość spory skład po pięcio wagonowy i lokomotywa ale być może być może uda mi się też kiedyś właśnie ten wagon również do składu wprowadzić no i oczywiście ostatni tutaj w ostatni element tej układanki przepraszam to jest oczywiście lokomotywa Siemensa, tutaj ES64 z tego co widzimy na załączonym obrazku na tym szarym tle była flaga bułgarska i tak dalej jest to model Pico w segmencie Hobby więc nie jest to jakaś e, jakiś wielki rarytas przepraszam ale niemniej jednak e, zasługuje na uwagę, zwłaszcza, że dokładnie to często w Polsce nazywany jest husarzem ten model, jest to typowo austriacka wersja, bym powiedział i też chyba w Niemczech i w y, Czechach spotykana więc y, bardzo ciekawa lokomotywa y, i po prostu będzie przerobiona dlatego też została przeze mnie w jakiś tam sposób y, wzięta właśnie do tego, aby ją właśnie, y, że tak powiem przerobić na wersję bułgarską to tyle z prezentacji. Krótki przejazd, szybciutki i. <laughs> Oj, coś mnie dzisiaj męczy ten kaszel. Ale to nie COVID, nie martwcie się. Zresztą przez internet trudno się zarazić. Bardzo ciekawa kompozycja. Może niezbyt wiele o niej jeszcze wiem, ale no cóż, jeszcze jest czas na to, aby uzupełnić swoją wiedzę i informacje na ten temat. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, że dotarła do mojej małej kolekcji ta, ten skład, że dotarł dlatego, że jest on bardzo ciekawy i mam nadzieję, że również Wam się podobały, podobają te wagony naprawdę prezentują się świetnie, tym bardziej, że są na sprzęgach krótkich, więc myślę, że rozpocznę właśnie tą scenę przejazdu właśnie tutaj na stacji abyście mogli zobaczyć właśnie jak jak właśnie wygląda tenże skład, więc Cóż, nie będę wyłączał sceny, lokomotywa nam się troszeczkę zatrzymała. Cofniemy ten skład, i przestawimy troszeczkę kamerę. I ruszymy tym składem właśnie w stronę kolejnej stacji.